w świetle tej szkoły myślenia, jeżeli dojdzie do eskalacji do poziomu użycia broni jądrowej, na razie zostawmy z boku kwestię skali i rodzaju ładunków, które mogą tutaj wchodzić w grę, to Amerykanie nie zaryzykują globalnej wojny jądrowej po to, żeby na przykład odpowiedzieć na rosyjski atak skierowany wobec jednego z sojuszników europejskich. W tym sensie Karaganow jest przekonany, iż ta doktryna rozszerzonego odstraszania, bo musimy pamiętać, że w przypadku Stanów Zjednoczonych mowa jest o extended deterrence, ona jest w tym sensie też stopniowalna, że jest znacznie silniejsza, jeśli chodzi o obronę amerykańskiego kontynentu, a relatywnie słabsza, jeśli chodzi o państwa sojusznicze. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jak Rosja wyobraża sobie powojenny porządek w Europie? Jak rosyjscy analitycy, tacy okołokremlowscy analitycy, wyobrażają sobie ten porządek? O tym będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, panem Markiem Budziszem, analitykiem, historykiem, dziennikarzem, publicystą, ekspertem do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu związanym z think tankiem Strategy and Future. Tu na marginesie chcielibyśmy wspomnieć o takim projekcie, w którym między innymi nasz dzisiejszy gość jest zaangażowany. To jest projekt Wielka Gra Wojenna, taka symulacja strategiczna prowadzona online, w której można się wcielić jakby w osobę decyzyjną na poziomie tam Grand Strategy odnośnie potencjalnego konfliktu w naszym regionie. Właśnie jednym z ekspertów w ramach tego projektu będzie pan Marek Budzisz. Panie Marku, czy ewentualnie coś na ten temat, zanim zaczniemy rozmowę, dwa słowa by pan dodał? Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Jeśli chodzi o projekt, o którym pan wspomniał, to jego intencją, czy intencją organizatorów, bo to nie jest moje dzieło, ja tam wniosłem niewielki wkład, jest umożliwienie wszystkim tym, którzy się interesują kwestiami strategicznymi, ażeby wziąć udział w takim siłą rzeczy nieco uproszczonym, ale jednak takiej rozgrywce o charakterze strategicznym, gdzie się podejmuje decyzje, gdzie jest się zaskakiwanym być może przez posunięcia przeciwnika, gdzie musimy dokonywać rachunku sił i środków. Tutaj arbitrem, jeśli chodzi o operacje lądowe, będzie pan generał Skrzypczak, w związku z tym zakładam, że to będzie na najwyższym poziomie sztuki wojennej prowadzona symulacja. Więc mam nadzieję, że to będzie ciekawe doświadczenie. Ja uczestniczyłem w grach wojennych i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, iż to jest coś innego niż tylko taka, powiedziałbym, teoretyczna refleksja, bo tutaj działamy w sytuacji pewnej rozgrywki i mierzymy się z czynnikami zewnętrznymi, co zmienia i to czasami w sposób istotny zachowanie uczestników całej gry, a to też pozwala uzmysłowić, z jakimi napięciami też psychologicznymi, ale jeśli chodzi o trudność decyzji, będą mieli do czynienia nasi przywódcy polityczni, wojskowi, wtedy kiedy sytuacja, nie życzmy sobie tego, ale może eskalować do poziomu jakiegoś konfliktu. No, rozumienie ich roli i presji, która na nich spoczywa, jest też pewnym ważnym doświadczeniem, szczególnie z punktu widzenia obywateli, którzy wydaje się te nowe czasy powinni rozumieć. Więc w tym sensie to jest projekt edukacyjny. Ja zachęcam wszystkich chętnych do przyłączenia się, może też do wsparcia tych prac przygotowawczych, bo jest prowadzona zbiórka. I to mam nadzieję, że będzie ciekawe doświadczenie dla każdego, kto w tym będzie miał ochotę uczestniczyć. Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu Wielka Gra Wojenna. A wracając do naszego głównego tematu, takim pretekstem bezpośrednim był artykuł pana Marka opublikowany na łamach portalu W Polityce pod tytułem Plan Karaganowa. To jest artykuł stanowiące analizę różnych wypowiedzi
Siergieja Karaganowa. No, to jest ważny i znany na Zachodzie rosyjski analityk. On był przewodniczącym, chyba nadal jest, Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej, przynajmniej honorowym, jeden z założycieli klubu wałdajskiego, doradca Putina, czyli człowiek, którego głos na Zachodzie jest słuchany, można powiedzieć, co też trzeba by brać pod uwagę przy interpretacji tych wypowiedzi. Więc, drodzy Państwo, no, do tej rozmowy na ten temat zapraszamy. Tak jest, więc Panie Marku, jeżeli mogę postawić pierwsze pytanie, myślę, że z perspektywy naszych widzów bardzo istotne, ponieważ wydaje się, że trzeba byłoby w takich kilku słowach przysłowiowych oczywiście nakreślić istotę wizji Karaganowa, no i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto ją analizować. Ta wizja jest wielowymiarowa, nawet można byłoby powiedzieć, że ona jest wielopiętrowa, bo ona dotyczy zarówno rosyjskiej polityki wewnętrznej. To jest wizja kierunku ewolucji państwa rosyjskiego i to ewolucji nie w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, tylko kilkudziesięcioleci. A to oznacza, że w gruncie rzeczy Karaganow, snując swoje rozważania, proponuje pewien kierunek, który można określić mianem strategicznego, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa rosyjskiego. Ale z tym się wiąże oczywiście również spojrzenie w szerszym planie, to znaczy zarówno na relacje Rosji z państwami tak zwanej bliskiej zagranicy, czyli z tymi, które wywodzą się ze Związku Sowieckiego, jak i w nieco szerszej perspektywie z państwami, które niegdyś wchodziły w skład bloku sowieckiego, czyli państwami Europy Środkowej, jeszcze dalej patrząc, on rozważa relacje w Europie Zachodniej, między Europą Zachodnią a Rosją, między państwami azjatyckimi a Rosją, i też w związku z tym próbuje nakreślić taki model funkcjonowania świata w tej nowej epoce, bo jego zdaniem unipolarna hegemonia amerykańska się kończy się generalnie wojskowa dominacja Zachodu w wymiarze globalnym. On początek tej dominacji umiejscawia w XVII, z grubsza rzecz biorąc, wieku. Ta epoka jego zdaniem już się kończy, ten nowy świat, który będzie oparty w gruncie rzeczy w swoich podstawach na fundamencie siły. Będzie światem wielobiegunowym, o wielu biegunach siły. No i też w związku z tym on próbuje opisywać politykę Rosji w tych nowych realiach, budując pewną wizję działań, które Rosja powinna podjąć, ażeby jej rola rosła. No i też w związku z tą generalną koncepcją funkcjonowania państwa rosyjskiego w przyszłości, on próbuje budować pewną nieco węższą koncepcję zakończenia wojny na Ukrainie. Tu nawet nie chodzi o cele wojenne, bo on jest przedstawicielem tej szkoły rosyjskiego myślenia, która uważa, że Rosja musi tę wojnę na Ukrainie wygrać i że ją wygra. Tu chodzi raczej o pewne narzędzia, które Rosja powinna uruchomić, ażeby zrealizować ten cel polityczny szybko i skutecznie. Więc mamy tutaj do czynienia w moim odczuciu z pewną, nie jedyną, ale po pierwsze całościową wizją rosyjskiej przyszłości i formułowaną przez ośrodek, który, czy przez człowieka, który jest postacią istotną, a nie wykluczam, że nawet jego znaczenie rośnie, bo przecież kilka tygodni temu w Moskiewskiej Wyższej Szkole Ekonomiki, gdzie on jest profesorem, został utworzony think tank strategiczny, którym formalnie kieruje były dowódca rosyjskiej floty pacyficznej. Tam obok Karaganowa w skład tego, powiedziałbym, gremium wchodzi również Dmitrij Trenin, inny znany rosyjski analityk, znany i szanowany na Zachodzie. Zresztą też to nie można powiedzieć. No, Trenin jest byłym oficerem. On zaczynał swoją karierę w
w rosyjskich siłach zbrojnych. O ile dobrze pamiętam, w siłach związanych z rozpoznaniem, ale tu mogę się mylić. Więc kształtuje się w tym świecie rosyjskich ekspertów i doradców okołokremlowskich, tak trzeba powiedzieć, pewien nowy ośrodek, który ja oceniam jako znacznie bardziej jastrzębio nastawiony, niżli nawet Klub Wałdajski. Bo Klub Wałdajski w ramach pewnego szerokiego spektrum tak zwanych dzierżawników, czyli tych, którzy się opowiadali za wzrostem potęgi państwa rosyjskiego, dopuszcza pewnego rodzaju takie liberalne bardziej spojrzenie. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z analitykami czy z ekspertami, którzy są znacznie bardziej twardo, tak można by powiedzieć, nastawieni, zwłaszcza jeśli chodzi o rywalizację z Zachodem. Więc w tym sensie mamy do czynienia nie tyle z nową jakością, bo Karaganow przecież nie jest młodym człowiekiem, ale z pewną krystalizacją się istotnego ośrodka intelektualnego, będącego koncepcyjnym zapleczem polityki Kremla. Ja uważam, że mamy tutaj do czynienia nie z relacją, o czym się często w Polsce mówi, polegającą na tym, że tego rodzaju ośrodki są wykorzystywane przede wszystkim w celu propagowania rosyjskiego punktu widzenia na Zachodzie, tylko ta relacja jest nieco bardziej złożona. Oczywiście nie należy odrzucać tego pierwszego obszaru, oni rzeczywiście propagują pewne spojrzenie na Zachodzie, w zachodnich kręgach akademickich, ale to jest raczej też sprzężenie zwrotne. Znaczy oni również, formułując pewne koncepcje, oddziałują na przedstawicieli rosyjskiej elity władzy, budując coś, co z grubsza można określić ideologią państwową. I to widać na szeregu przykładach, również jeśli chodzi o pewne koncepcje czy propozycje Karaganowa. Więc w tym sensie to nie jest wyłożenie z katedra jakiegoś planu rosyjskiej władzy, to jest raczej pewna intelektualna propozycja, z której rosyjska władza być może skorzysta, nie wiadomo czy w pełni, ale ten sposób myślenia będzie oddziaływał na stan umysłów przedstawicieli elity. No, jak zajrzymy na łamy tej Rosji w sprawach globalnych, to jest w internecie, zachęcam, żeby sobie wejść na tą stronę, bo to nawet po angielsku jest całość tłumaczona 1:1 i o ile zauważyłem, to nawet tak w czasie rzeczywistym, że jest wersja i rosyjska, i angielska, publikowane są w podobnym momencie, no to powiedział pan o jastrzębiach. Ta broń jądrowa tam jest rzeczywiście co drugi, przesadzam pewnie, ale w bardzo wielu nagłówkach nawet się pojawia i Karaganow jest jednym z tych, który bardzo często w ostatnich miesiącach o tym pisał. Zresztą to u nas było również komentowane, ten słynny atak na Poznań, tak, w zeszłym roku. To było gdzieś tam wymienione w jednym z tekstów. I pan wspomina o tym w swoim artykule, że Karaganow i to środowisko, chyba tak można powiedzieć, oni uważają, że ewentualną taką konfrontację, że Rosja, że konfrontacja nuklearna w jakimś sensie może być w interesie Rosji i Rosja to wygra. Jak oni to postrzegają? Jak pana zdaniem, dlaczego do takich konstatacji dochodzą? No to jest nieco bardziej złożone w moim odczuciu. Znaczy to nie, tutaj nie chodzi o to, że Karaganow próbuje przekonać Putina i rosyjskich dowódców do natychmiastowego, a przynajmniej rychłego użycia potencjału jądrowego. Tu chodzi o to, chodzi o rozpoczęcie pewnej, nazwijmy to, licytacji strategicznej po to, żeby wzmocnić rosyjską politykę odstraszania. Bo musimy pamiętać o tym, że to nie tylko Stany Zjednoczone i Blok Zachodu realizują politykę odstraszania wobec Rosji, również Rosja podobną politykę uprawia. W czasie wojny wojna nie unieważnia tego obszaru, a nawet można powiedzieć, że w czasie wojny polityka odstraszania, zmieniając nieco swój charakter, ma również zastosowanie. I nawet są eksperci amerykańscy, całkiem niemała liczba, którzy uważają, że w tym pojedynku polityk odstraszania to Amerykanie odnieśli porażkę, znaczy, że Rosjanie w sposób skuteczny odstraszyli
Stany Zjednoczone od wzrostu zaangażowania we wsparcie dla Ukrainy. Ameryce nie udało się w świetle tej teorii, czy tej szkoły myślenia odstraszyć Rosję przed agresją, czy spowodować, iż rachunek strategiczny rosyjski wykluczy uderzenie na Ukrainę. Natomiast Rosjanie, odwołując się do swojego potencjału nuklearnego, choćby z tego powodu niedawno Putin, przemawiając do zgromadzenia, do połączonego posiedzenia obydwu izb rosyjskiego parlamentu, mówił, że rosyjskie siły jądrowe są w stanie najwyższej gotowości i gotowe są uderzyć. No to Rosjanie w ten sposób, realizując politykę odstraszania Zachodu, w świetle tego myślenia skutecznie spowodowali, iż po pierwsze Amerykanie wykluczyli już przed wojną i na początku wojny bezpośrednie zaangażowanie wojskowe w konflikt na Ukrainie. Zresztą reakcja na niedawne słowa prezydenta Macrona wielu państw europejskich, w tym i Polski, wskazuje, że tego rodzaju podejście jest dość silnie zakorzenione, choć moim zdaniem dyskusyjne, ale to jest jakby osobna kwestia, dość silnie zakorzenione w elitach państw Zachodu. Ale drugim obszarem skutecznego odstraszania przez Rosję Zachodu jest również zjawisko skalowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, o czym dyskutujemy już od 2 lat. Ta pomoc dociera wolno i w niewystarczającej ilości. I to też jest, jak się uważa, wynik obawy przed eskalacją konfliktu, zarówno horyzontalną, jak i wertykalną, czym grozi dość regularnie Putin i inni politycy rosyjscy, tacy chociażby jak Miedwiediew. W związku z tym w tej polityce odstraszania, i to jest pewien punkt wyjścia Karaganowa, Rosja do tej pory okazała się graczem skuteczniejszym. To Rosja wygrała ten pojedynek nerwów i pojedynek w tym obszarze. Ale jego zdaniem należy z tego wyciągnąć kilka wniosków. Znaczy, po pierwsze, on uważa, iż Stany Zjednoczone nie zaryzykują, jak to się potocznie mówi w środowisku eksperckim, wymiany Nowego Jorku na Berlin, czy Poznań, czy Rygę. To nie są nowe obawy, podobnego rodzaju obawy formułował choćby de Gaulle, co zresztą było jednym z powodów, dla których Francuzi uruchomili swój program nuklearny. Otóż w świetle tej szkoły myślenia, jeżeli dojdzie do eskalacji do poziomu użycia broni jądrowej, na razie zostawmy z boku kwestię skali i rodzaju ładunków, które mogą tutaj wchodzić w grę, to Amerykanie nie zaryzykują globalnej wojny jądrowej po to, żeby na przykład odpowiedzieć na rosyjski atak skierowany wobec jednego z sojuszników europejskich. W tym sensie Karaganow jest przekonany, iż ta doktryna rozszerzonego odstraszania, bo musimy pamiętać, że w przypadku Stanów Zjednoczonych mowa jest o extended deterrence, ona jest w tym sensie też stopniowalna, że jest znacznie silniejsza, jeśli chodzi o obronę amerykańskiego kontynentu, a relatywnie słabsza, jeśli chodzi o państwa sojusznicze. To zresztą nie dotyczy wyłącznie Europy. W Korei Południowej są formułowane podobnego rodzaju obawy. I Karaganow uważa, że to jest pewien słaby punkt zachodniego systemu sojuszniczego i w ten punkt trzeba uderzyć. Znaczy, jeżeli Rosja chce doprowadzić do rozbicia NATO, a to jest jeden z celów politycznych, takiego, powiedziałbym, perspektywie średniookresowej, który jego zdaniem Rosja powinna zrealizować, to właśnie powinna doprowadzić do rozbicia Sojuszu Północnoatlantyckiego, a obnażenie pozorności amerykańskiego parasola nuklearnego jest najlepszym do tego narzędziem. On w związku z tym buduje koncepcję, w świetle której Rosja dość szybko powinna zacząć się poruszać po tej drabinie eskalacyjnej. On pisze nawet, że tam jest kilkanaście szczebli, które Rosja jeszcze może przebyć do momentu użycia już ładunku jądrowego. Raczej mowa jest o taktycznych ładunkach, czyli relatywnie niewielkiej
niewielkiej mocy i takich, które będą miały zastosowanie w Europie, a nie raziły cele w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest jeszcze dość długa droga. On uważa, że trzeba eskalować konflikt wertykalnie, bo to doprowadzi do w tym sensie obnażenia słabości Zachodu, że Amerykanie nie będą chcieli uczestniczyć w tej licytacji. To pokaże z kolei, iż amerykański parasol nuklearny jest relatywnie słaby, no a w związku z tym to postawi na porządku dziennym jego zdaniem kwestię obowiązywania artykułu 5. A jeśli w ogóle mówimy o perspektywie rozbicia NATO, no to z kolei on formułuje taki pogląd, że w gruncie rzeczy Rosja będzie musiała prędzej czy później wypróbować, czy artykuł 5 działa w praktyce. No i w tym sensie lepiej to zrobić na boisku, które się kontroluje, a eskalacja nuklearna jego zdaniem jest tym boiskiem, na którym Rosja ma przewagę, bo to pozwoli uniknąć długotrwałej wojny, w której Rosja ma mniejsze szanse. Potencjał ekonomiczny Zachodu i demograficzny również, nawet samej Europy, w zestawieniu z potencjałem ekonomicznym i demograficznym Rosji raczej wskazuje na to, że w długiej wojnie Rosja nie ma szans zwycięstwa. Oczywiście tu jest jeszcze kwestia uruchomienia tego potencjału przez państwa zachodnie, z czym nie jest łatwo, ale Karaganow, jak każdy rasowy myśliciel strategiczny, a ja go zaliczam do tego grona, bierze pod uwagę scenariusze najgorsze. I te jego recepty strategiczne mają być odpowiedzią nie na scenariusz dobry dla Rosji, ani jakoś to będzie, tylko na scenariusz najgorszy. I on uważa, że scenariuszem najgorszym dla Rosji jest ocknięcie się europejskiego Zachodu z obecnego letargu, uruchomienie znaczącej produkcji wojskowej i kontynuowanie już w innej perspektywie zwycięstwa wojny na Ukrainie. I w takim układzie Rosja nie ma szans tej wojny, jego zdaniem, wygrać. A nawet jeśli wygra, to będzie na tyle osłabionym państwem, że nie będzie miała wewnętrznej siły, ażeby po pierwsze utrzymać cały ten rozległy obszar Federacji Rosyjskiej w pewnej spoistości państwowej, po drugie przeciwstawić się rosnącej presji również ekonomicznej, ale z czasem politycznej Chin, zwłaszcza na obszarze Syberii, po trzecie nie będzie miała siły zrealizować pewnego programu zmian wewnętrznych, o których Karaganow mówi. Więc w tym sensie on uważa, że wojnę należy szybko zakończyć, przywracając to, co on nazywa równowagą strachu. To znaczy Zachód europejski musi zacząć Rosji się bać, musi wiedzieć, że Rosja jest gotowa do użycia broni jądrowej i musi w związku z tym tak skalibrować swoją politykę, aby uwzględnić interesy rosyjskie. Te interesy rosyjskie dotyczą obszaru postsowieckiego i Europy Środkowej, no ale narzędziem do zbudowania nowego ładu regionalnego jest właśnie wejście Rosji na tą ścieżkę eskalacji jądrowej. W Polsce jest to dość, powiedziałbym, upraszczający sposób rozumiane jako wojna pełnoskalowa, i to jeszcze przy użyciu ładunków strategicznych. Zapomina się, że Rosjanie mają, o ile ja dobrze pamiętam, 22 systemy przenoszenia ładunków jądrowych, dysponując nawet artylerią zdolną do wystrzeliwania pocisków jądrowych. I takie rozważania u nas są od razu kwitowane tym, że Rosja nie odważy się rozpocząć wojny o charakterze jądrowym, bo spotka się to z negatywną reakcją jej sojuszników państw Światowego Południa. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie taki scenariusz wchodzi w grę, tylko wchodzi w grę pewna, nazwijmy to, gra eskalacyjna, która może zawierać element fizycznego użycia głowic taktycznej o niewielkiej mocy, na przykład nad obszarem niezabudowanym, na przykład nad wodami, czy obszarami słabo zaludnionego. Karaganow
jako pewną skrajność podaje na tę możliwość zaatakowania Poznania, ale uważa, że mówiąc kolokwialnie, Zachód pęknie już na znacznie niższym poziomie eskalacji nuklearnej. No to nie o takiej wojnie w ogóle mówimy. No i to jest pewna, nazwijmy to, propozycja czy koncepcja, która w gruncie rzeczy też koresponduje z tymi obawami głównie amerykańskimi, gdzie przecież od lat dyskutuje się, czy Rosjanie mają zamiar stosować strategię eskalacji celem deeskalacji, której elementem tej strategii jest odwołanie się do potencjału jądrowego. Tu Karaganow, moim zdaniem, świadomie stara się te obawy rozgrywać na korzyść Federacji Rosyjskiej. No i tutaj, panie Magu, jeżeli możemy w pewnym sensie intelektualnie polemizować z koncepcją Karaganowa, no bo zauważył pan, że jakby no on szuka tych przestrzeni, w których Federacja Rosyjska ma przewagę. Ma przewagę taką, że jest w stanie kontrolować pewien obszar konfrontacji z Zachodem i tutaj rzeczywiście pewna sprawczość, determinacja państwa do tego, żeby broń atomową wykorzystać, no siłą rzeczy jest większa w państwie, które jest posiadaczem tej broni, ma niezawodne środki przenoszenia. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli jest to deklaracja polityczna w ramach właśnie rozszerzonego parasola nuklearnego. I tutaj powstaje od razu pytanie, czy to oznacza, że można byłoby ten argument w myśleniu strategicznym części elit rosyjskich wybić, no, przekazując bądź dochodząc do sytuacji, w której państwa europejskie byłyby w posiadaniu broni atomowej, czyli nazwijmy to ich wola polityczna odpowiedzi na tego typu prowokacje byłaby rozpatrywana no, z punktu widzenia egzystencjalnego państwa, tak, a nie kwestii, nazwijmy to, konsekwencji eskalowania do konfliktu globalnego. Czy w ogóle taki scenariusz możemy realnie brać pod uwagę? I tutaj jakby jeszcze jedno pytanie. Czy gdyby nawet politycznie sobie to wyobrazić, to czy to by nie przyspieszyło tego typu działań po stronie Federacji Rosyjskiej, żeby do czegoś takiego nie doszło? No bo wtedy potrafimy sobie wyobrazić, że to pole, gdzie Rosja rzeczywiście może kontrolować przestrzeń eskalacji Zachodem, no diametralnie by się zawęziło. No rzeczywiście w Europie trwa pewna dyskusja na temat perspektywy pozyskania czy uzyskania własnych zdolności odstraszania jądrowego. Niemcy chociażby prowadzą tego typu rozważania. Tylko w moim odczuciu, jeśli o tym mówimy, tu nie można abstrahować od kilku elementów. Po pierwsze, podjęcie ewentualnych działań, które miałyby prowadzić do budowy czegoś, co się określa mianem publicystycznym europejskich zdolności nuklearnych, już samo w sobie jest pewnym czynnikiem o dużym potencjale eskalacyjnym. Dlatego, że należy założyć, iż Rosjanie będą mieli świadomość tego, iż podejmuje się takie działania i z pewnością nie będą zainteresowani jakby powodzeniem Europy w tym zakresie. Ja póki co jeszcze nie rozważam, odsuwam to trochę z boku, ale to też jest ważny czynnik, jak tego rodzaju decyzja wpłynie, czy może wpłynąć na siłę więzi atlantyckich, bo musimy pamiętać, że do tej pory, właściwie przez cały okres zimnej wojny, Stany Zjednoczone były państwem jakby niezainteresowanym tym, ażeby kontynentalna Europa była samodzielnym graczem nuklearnym. Francuzi zbudowali swój potencjał jakby wbrew deklaracjom czy interesom amerykańskim. W związku z tym to, no i też przez lata Amerykanie w pewnym porozumieniu, bo tu interesy się liczą, a nie które były silniejsze niż sprzeczności ideologiczne, przez cały okres zimnej wojny razem z ZSRR realizowali politykę nieproliferacji broni jądrowej. Z wielu powodów, to jest jakby osobny temat. No ale w związku z tym, gdyby Europa teraz postanowiła w obecnych realiach zbudować swój potencjał jądrowy, to z pewnością to byłby czynnik, moim zdaniem, silnie eskalacyjny, wręcz przyspieszający wkroczenie Federacji Rosyjskiej na tę drogę, którą proponuje Karaganow. Po drugie, jest to
Jest to zupełnie przedsięwzięcie nierealistyczne, no, z wielu powodów. Po pierwsze, charakter potencjału nuklearnego Francji jest tego rodzaju, również i środków przenoszenia, którym Francuzi dysponują, że to, co określamy mianem francuskiego parasola nuklearnego, bo pojawiły się takie koncepcje, iż ten być może parasol mógłby być rozciągnięty na całą Europę, to jest po prostu technicznie niemożliwe. Ładunki francuskie są dużej mocy, one mają na celu jakby zatrzymanie ewentualnego agresora i to na terenie Niemiec, a tak, żeby wojna nie toczyła się we Francji. W związku z tym trzeba by tu w ogóle mówić o budowie właściwie od zera europejskiego potencjału jądrowego, co jest niezwykle drogim przedsięwzięciem, bo to zresztą dość wyraźnie widać, jeśli chodzi o na przykład wydatki państw NATO w czasie zimnej wojny. Europejscy członkowie NATO średnio przez 40 lat wydawali 3,5, o ile dobrze pamiętam, swojego PKB na bezpieczeństwo. Takie były budżety obronne. Natomiast Wielka Brytania właśnie z powodu posiadania budowy i utrzymania potencjału jądrowego i środków przenoszenia wydawała średnio 5,8% swojego PKB na bezpieczeństwo. Więc Europa, która dzisiaj ma zasadniczy problem z osiągnięciem tego niewyśrubowanego parametru 2% PKB na zbrojenia, nie ma po prostu pieniędzy, ażeby w sposób szybki dążyć do osiągnięcia potencjału nuklearnego. Wreszcie Francuzi nie sygnalizują gotowości podzielenia się swoimi zdolnościami z innymi państwami Europy, a koncepcje, które pojawiają się w Niemczech, takiego kolektywnego zarządzania potencjałem jądrowym, no, takiego, bym powiedział, wspólnego decydowania przez państwa europejskie na temat jego użycia, no, są już zupełnie absurdalne, zważywszy na dystans między państwami europejskimi a Federacją Rosyjską. Tutaj czas decyzji liczy się w minutach, a nie w godzinach, a w związku z tym, jak w praktyce tego rodzaju zarządzanie miałoby wyglądać, to nikt na dobrą sprawę tego nie wie. W związku z tym to bym w ogóle zostawił jako pewnego rodzaju fantastykę, nawet nie naukową. Europa nie ma zdolności nuklearnych i moim zdaniem nie będzie miała, w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, a nawet gdyby silnie akcentowała potrzebę posiadania takich zdolności, to pogorszy swoje położenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo może sprowokować Rosjan do znacznie bardziej agresywnego działania i również może spowodować, iż siła więzi atlantyckich osłabnie. Czyli pozbawimy się moim zdaniem tej ochrony, która dzisiaj jest jedyną realną ochroną. I tu jest jeszcze jeden element, który trzeba podnieść. Otóż z badań Matthew Kroeniga wynika, iż w sytuacji rywalizacji geostrategicznej, w której stronami są państwa posiadające potencjał jądrowy, on analizował kilkanaście tego rodzaju sytuacji na przestrzeni ostatnich 70 lat. Zawsze w takich sytuacjach kryzysowych zwyciężało, nie mówię o starciu wojskowym oczywiście, tylko mówię o pewnej rozgrywce politycznej, zawsze zwyciężało państwo, które z ilościowego punktu widzenia posiada większy potencjał jądrowy. To się wiązało z faktem, że elita tego państwa była skłonna akceptować wyższy poziom ryzyka, czując się bezpieczniejsza w tej licytacji nuklearnej, bo mieli większą liczbę głowic i środków przenoszenia. W związku z tym, jeżeli by tego rodzaju argument brać pod uwagę, to nawet jeśli jakimś cudownym zrządzeniem opatrzności Europa doszłaby do porozumienia w sprawie swojego potencjału jądrowego, miała środki na jego zbudowanie, wiedziała, jak zarządzać tymi zdolnościami i Rosjanie by bezczynnie się przyglądali, jak Europa wykonuje takie działania, to i tak to niczego nie rozwiązuje, bo skala przewagi rosyjskiej dzisiaj jest na tyle duża, iż nie da się tego szybko nadrobić. Co by oznaczało, iż Europa zawsze byłaby w sytuacji kryzysu
w relacjach z Federacją Rosyjską na potencjalnie przegranej pozycji. Jeżeli by miała rezygnować z amerykańskiego parasola nuklearnego. I to jest pewien problem, który moim zdaniem charakter tego parasola nuklearnego, jego wydolność, no przecież Amerykanie mają tutaj tylko bomby grawitacyjne, ich użycie nie jest wcale rzeczą łatwą, tam trzeba co najmniej 5 warunków jednocześnie spełnić, nie jednocześnie, tylko sekwencyjnie, przepraszam. W związku z tym to, że nie wiem, z bazy Buell wystartuje F-35 zaopatrzony w bomby i skutecznie doleci do Rosji, zrzucając cel na oznaczony punkt, no to nie jest wcale taka bułka z masłem, jak to się wydaje. W związku z tym to jest duże zagadnienie, no ale publicystyka Karaganowa pokazuje również to, że Rosjanie doskonale sobie zdają sprawę z tej przewagi i zamierzają ją wykorzystywać już dążąc do osiągnięcia celów politycznych. A w związku z tym w moim odczuciu to jest pewien ważny problem, który musi być przedyskutowany zarówno w Europie, jak i na forum Paktu Północnoatlantyckiego, bo zderzymy się i to zapewne w jakimś nieodległym czasie z tego rodzaju zagrożeniami. Ta logika, którą prezentuje Karaganow, może nie w całości, ale choćby w części, jeżeli zostanie przyswojona przez przedstawicieli rosyjskiej władzy i dowództwa wojskowego, będzie powodowała, iż ten czynnik określany mianem szantażu nuklearnego będzie odgrywał coraz większą rolę. Paradoksalnie zresztą, to ostatnie zdanie już na ten temat, amerykańskie służby uważają, że właśnie z powodu strat Rosji w potencjale konwencjonalnym i w sile armii, wojsk lądowych na Ukrainie będzie rosło znaczenie dwóch innych obszarów, działań poniżej artykułu 5, czyli tych wszystkich asymetrycznych oraz właśnie potencjału jądrowego, który nie ucierpiał w wyniku tej wojny. To jeszcze dodatkowo przyspiesza perspektywę nie tyle wojny jądrowej, tylko pewnego użycia dość takiego wyrafinowanego tego potencjału rosyjskiego przez Moskwę po to, żeby realizować ich cele polityczne. No tutaj nawiązując do Karaganowa, też pamiętajmy o tym, że on wprost mówi niejako, że Polska i Niemcy, to wprowadzając do kolejnego pytania, nawiązując do pana odpowiedzi, powinny być państwami, które takiej broni jądrowej powinny być pozbawione. A skoro stawia taką tezę, to znaczy, że taka perspektywa po pierwsze jest dla nich możliwa, a po drugie no, jest nieakceptowalna. I tutaj pytanie a propos Polski, no neutralizacji, no bo jakby tu nie trzeba wielkiej egzegezy robić, żeby zauważyć, że takim celem jest neutralizacja Europy Środkowo-Wschodniej, ale i Niemiec. I Niemiec również. Jak pan patrzy na tą wizję przebudowy porządku, tej nowej Jałty, którą on jakoś w jakimś sensie postuluje dla naszego regionu? No i jak by nasz kraj miał wyglądać w wizji rosyjskiego analityka? Ja już mówiłem na początku naszej rozmowy, że ta wizja Karaganowa, ona jest piętrowa. Tam jest kilka poziomów. Ten najniższy fundament rosyjskiej przyszłości to jest sama Rosja. To jest państwo, które powinno stać się jego zdaniem twierdzą Rosja. Nie należy tego mylić z jakimś autarkicznym podejściem i izolacją od świata. To jest państwo, w którym ten czynnik wojskowy, militaryzacja powinna mieć znacznie większą odgrywać rolę niżli obecnie. On pisze od dość dawna zresztą, że świat wchodzi w epokę wojen. I ta epoka wojen potrwa lat, nawet kilkadziesiąt. To nie jest perspektywa tylko wojny na Ukrainie. A w związku z tym państwa, które chcą funkcjonować i utrzymać swoją suwerenność, muszą być wewnętrznie przygotowane do tego, żeby uczestniczyć w wojnach, starając się jednocześnie uniknąć wciągnięcia w konflikty, które mogą wyczerpywać potencjał tych państw. I to jest jego zdaniem przyszłość Rosji. Rosja powinna się odseparować od Zachodu
ale jednocześnie powinna postawić na budowę potencjału wojskowego i rozwój więzi ekonomicznych ze światowym południem, Chinami, ale nie wyłącznie. I to jest jakby pierwszy element. Ta twierdza Rosja, no ona powinna mieć w związku z tym granice, które, czy przedpole tej twierdzy powinny stanowić państwa, które nie są zagrożeniem z wojskowego punktu widzenia dla Federacji Rosyjskiej. To znaczy nie będą mogły być w przyszłości wykorzystane przez graczy w rodzaju Stanów Zjednoczonych jako pewne punkty, z których można byłoby wyprowadzić uderzenie na Rosję. Takie państwa to jest przede wszystkim Ukraina, dlatego on uważa, że nie ma innego wyjścia, tylko Rosja musi wygrać wojnę na Ukrainie, odbierając całe wybrzeże czarnomorskie, odbierając tą lewobrzeżną, tu mowa o Dnieprze oczywiście, część Ukrainy i pozostawiając Ukrainę w kształcie takiego kadłubowego państwa bezbronnego z ograniczonymi siłami zbrojnymi, politycznie i gospodarczo w gruncie rzeczy podporządkowanego Federacji Rosyjskiej, ale formalnie niezależnego. To nie jest wizja inkorporacji całości Ukrainy do Rosji. Natomiast dla innych państw Europy Środkowej on rezerwuje taki status trochę przypominający sytuację PRL-u, czyli tytularna niezależność, ale jakby uprawianie polityki zgodnej z interesami rosyjskimi, to zresztą oczywiście o tym w gruncie rzeczy wprost mówił Władimir Putin w tym swoim ultimatum z grudnia 2021 roku. To, że on obecnie zalicza Niemcy do tej grupy państw, które powinny mieć taki status, to jest pewne nowo. To jest w moim odczuciu wynik rozczarowania części, a może całości rosyjskiej elity publicznej do Niemiec. Rosjanie uważali, iż Niemcy, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wypowiedzą posłuszeństwo Stanom Zjednoczonym i będą realizowały swój interes, który polegał będzie na bliskiej współpracy z Federacją Rosyjską i wspólnym zagospodarowaniu tej przestrzeni, jaką jest Europa Środkowa. Mówiąc zagospodarowaniu, mam na myśli przede wszystkim pewnego rodzaju ekspansję gospodarczą, no ale też za gospodarką zazwyczaj idą wpływy polityczne. To Rosjanie mieli nadzieję, że Niemcy będą tym czynnikiem, który w gruncie rzeczy doprowadzi do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy. Bo chodzi tu o to, żeby jednym z takich geostrategicznych rezultatów tej wojny było wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Europy, a żeby to było możliwe, no trzeba rozmontować Pakt Północnoatlantycki, a z kolei rozmontowanie Paktu Północnoatlantyckiego może nastąpić tylko i wyłącznie, kiedy udowodni się w praktyce, że artykuł 5 niewiele daje z punktu widzenia bezpieczeństwa państwom objętym tym artykułem. Karaganow uważa, że w związku z tym Rosja będzie musiała wypróbować obowiązywanie artykułu 5. Jeżeli się okaże, że nadzieje na pomoc amerykańską się nie ziszczą, no to wtedy nastąpią dość szybko zmiany w charakterze geostrategicznym. Europa Środkowa stanie się taką domeną, takim obszarem o innym statusie bezpieczeństwa niż zachód Europy, ale cała Europa, on uważa, że jakby rola Europy się kończy, Europa jest nie tylko obszarem starzejącej się populacji, ale też i nie ma w Europie pewnego dynamizmu rozwojowego i społecznego, w związku z tym Europa zaczyna sytuować się na marginesie światowej rozgrywki o władzę i wpływy. To będzie oznaczało, że Europa jakby przestanie liczyć się w generalnej rozgrywce. Ale dla Rosji będzie nadal ważna, dlatego że jest pewnym, nazwijmy to, rezerwuarem możliwości rozwojowych. Rosja w tej jego koncepcji powinna czerpać nie tylko z Azji, nie tylko z Chin, no ale również kontrolując ten proces, bo tu nie chodzi o westernizację Rosji, tu chodzi raczej o eksploatację europejskiego
Zachodu przez Rosję, są dwie różne kwestie. Już po tym, jak uda się Amerykę wypchnąć z Europy i ograniczyć amerykańskie wpływy do kontynentu północnoamerykańskiego, no to wtedy Europa stanie się takim łatwym łupem, tak to można byłoby powiedzieć, dla Rosji. Rosja nie będzie agresywna w tym sensie, że będzie dążyła do wojny z Zachodem. Będzie dość umiarkowana, ale jednoznacznie te parametry współpracy będą w jego ujęciu po stronie rosyjskiej. Dlaczego to jest ważne? Bo tu musimy mieć tego świadomość. No, przede wszystkim z tego powodu, że Karaganow, to nie jest zresztą też w jego myśleniu nic nowego, on o tym pisał dość otwarcie już na kilka lat przed wojną. Otóż on uważa, że Rosja musi zbudować pewną konfigurację państw azjatyckich i europejskich po to, żeby równoważyć rosnącą potęgę Chin. To nie jest tak, że przedstawiciele rosyjskiej elity uważają, iż sprowadzenie Rosji do roli junior partnera Pekinu jest jakimś korzystnym rozwiązaniem. Oni co prawda mówią dość otwarcie, że mając do wyboru wojnę z Zachodem, która jeśli będzie przegrana przez Rosję, no to może skończyć się zagładą Federacji Rosyjskiej, albo rolę junior partnera po stronie Chin, ale utrzymanie jednocześnie pewnej niezależności, bo Chiny, to też jest taka tradycja rosyjska, można być trybutariuszem wielkiej potęgi i nie mieć pełni suwerenności, ale jednak nie oznacza to zagłady państwowej, tak było w czasach mongolskich. Więc w tym sensie, mając do wyboru tylko dwa takie obszary, lepiej wybrać ten ruch w stronę Chin, niż próbować się dogadać z Zachodem. Więc w tym sensie tu on jest nieprzejednany w tej postawie, ale nie zmienia to faktu, że on uważa, iż Rosja ma szansę w tych nowych już realiach geostrategicznych zbudować pewien system balansowania potęgi chińskiej, przede wszystkim w Azji, ale również w Europie, co ma znaczenie, rynek europejski ma spore znaczenie dla Chin. Ten system balansowania potęgi chińskiej, no to powinien być pewien system sojuszy Rosji z takimi graczami jak Iran, Wietnam. Przed wojną jeszcze była mowa o Japonii i Korei Południowej. Teraz już on mniej to akcentuje, ale uważa, że jeżeli skończy się hegemonia amerykańska, to prędzej czy później Japonia i Korea będą zainteresowane współpracą z Rosją po to, żeby równoważyć potęgę chińską. To jest ten najwyższe piętro rozważań geostrategicznych Karaganowa. On bowiem myśli i pisze o tym wprost, że Chiny w gruncie rzeczy stoją też jak inne państwa na pewnych rozstajach i mogą wybrać albo tę tradycję imperium mongolskiego, a Mongołowie przecież rządzili Chinami przez długie lata, czyli pewnej ekspansji, budowy systemu imperialnego, albo mogą wybrać tę tradycję rozwoju pokojowego, gdzie Chiny oczywiście będą miały znaczne możliwości, co ma związek z wielkością tego organizmu, ale jednak nie będą państwem zagrażającym sąsiadom. I on uważa, że taki system współpracy Rosji z innymi graczami azjatyckimi pomoże, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Chinom wybrać tę drogę spokojnego rozwoju, a nie rozwoju imperialnego. I to w gruncie rzeczy on na tym opiera swoje przekonanie, iż Rosja będzie miała w następnych dziesięcioleciach, mimo że jest państwem relatywnie słabnącym, nadal mającym potencjał jądrowy, a to jest ważny czynnik równowagi, będzie w stanie utrzymać swoją pozycję jako jednego z liczących się ośrodków siły w wymiarze globalnym. Panie Marku, jeżeli mogę już ostatnie pytanie. Wspominał Pan o tym, że Karaganow przewiduje, że jesteśmy na początku kilkudziesięciu lat najprawdopodobniej wojen. No i tutaj też bazując na Pana artykule, sam Karaganow wskazuje, że te wojny będą wywoływane przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Tutaj pozwolę sobie zrobić jakby taki przypis trochę interpretatywny, to znaczy, no
Nawiązując chyba tak naprawdę do koncepcji neorealizmu strukturalnego, no, który pokazuje, że w tym ujęciu zawsze państwo tracące pewną dominację chce rozpocząć konflikt, chce rozpocząć wojnę po to, żeby przystąpić do niej z pozycji silniejszej, tym samym odwrócić pewne niekorzystne trendy. A z drugiej strony Karaganow mówi o tym, że no, Rosja powinna robić wszystko, żeby w ten okres wojen nie wikłać się bezpośrednio w te konflikty. To w takim razie, czy to by mogło oznaczać, że jest to jakby wepchnięcie właśnie tego dzisiejszego strategicznego partnera Chin na przykład w te wojny regionalne z USA, tak naprawdę pozostawiając trochę Federację Rosyjską na uboczu jako państwo, które będzie zyskiwało tak naprawdę na tym, że nie będzie ponosiło kosztów tego okresu kilkudziesięciu lat wojen. Wydaje mi się, że trafnie panują jakby istotę tego myślenia. Otóż Karaganow uważa, że Rosja powinna dość szybko rozwiązać swój problem, powiedzmy, z nowym układem sił w Europie. Dlatego musi wygrać szybko wojnę na Ukrainie i dlatego musi szybko przy użyciu tej licytacji czy eskalacji jądrowej doprowadzić do faktycznego wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy. To jego zdaniem można zrobić szybko, czyli w perspektywie kilku lat, no bo to nie, tu nie chodzi, tu nie ma mowy o miesiącach. Natomiast rzeczywiście państwa tracące swoją dominującą pozycję, jego zdaniem mają skłonność do wywoływania konfliktów i Rosja nie może się w te konflikty angażować, ponieważ to będzie wyczerpywało i tak już ograniczone zasoby Federacji Rosyjskiej. On moim zdaniem wyciąga wniosek z doświadczeń dwóch lat wojny na Ukrainie. No, już abstrahując od innych elementów, zaangażowanie z jednej strony Federacji Rosyjskiej bezpośrednio w tę wojnę, a Stanów Zjednoczonych pośrednio w postaci pomocy wojskowej dla Ukrainy, no, powoduje zmniejszenie się potencjału, ścieranie się, jak to mówią Amerykanie, potencjału obydwu tych graczy. Na czym korzystają Chińczycy? Zajmując jakby nowe przyczółki ekspansji przede wszystkim gospodarczej. W związku z tym moim zdaniem on chce doprowadzić do sytuacji, kiedy Rosja jakby zejdzie trochę z linii strzału. I tu jedną rzecz trzeba wyraźnie powiedzieć. To znaczy, to nie jest koncepcja pokojowa. To jest koncepcja unikania niepotrzebnych wojen. Ale nadal w tym myśleniu odwoływanie się do tego narzędzia, jakim jest siła militarna, jest jakby istotnym czynnikiem porządkującym relacje międzynarodowe. Znaczy ten gracz, który ma siłę wojskową i determinację, żeby jej użyć, po prostu ma większe prawa i wykorzystuje tę swoją większą pozycję, czy lepszą pozycję. To jest w gruncie rzeczy pewien model XIX-wieczny, kiedy mocarstwa starały się unikać długich wojen, a jeżeli już uczestniczyły w konfliktach, to raczej krótkich operacjach mających przywołać jakiegoś niesfornego partnera do porządku. I to jest ta wizja, o której myśli Karaganow. On mówiąc czy pisząc o tym zejściu Rosji z tej, czy nieuczestniczeniu w tych wojnach, raczej wydaje mi się myśli o jakimś globalnym starciu. Perspektywa wojny światowej z punktu widzenia interesów rosyjskich jest perspektywą zawsze przegranej wojny. To znaczy, jeżeli wojna będzie miała charakter globalnego starcia nuklearnego, no to wszyscy przegramy, ale w tym sensie również Rosja. Jeśli wojna będzie miała charakter długoletniego konfliktu na wyczerpanie zasobów, no to też Rosja tego konfliktu nie może wygrać, bo ma po prostu mniejsze zasoby i mniejszy potencjał. W tym sensie trzeba zejść z linii strzału, trzeba schować się za murami tej rosyjskiej twierdzy, no ale to nie oznacza, że Rosja ma też rezygnować ze swoich interesów. Ona po prostu będzie używała narzędzi wojskowych oraz politycznych, raczej w charakterze punktowym, no tak bym określił, czy dyscyplinującym tych, którzy chcą się wyłamać z tego nowego systemu. Tu nie ma nic wspólnego z jakimś myśleniem, a mówię o tym, bo w niektórych kręgach w Polsce jest takie przekonanie, że Rosja w gruncie rzeczy nie chce wojny.
I w związku z tym mówienie o tym rosyjskim zagrożeniu jest przesadą. No tuż, i tu się trzeba zgodzić. Rosja nie chce wojny, bo Rosja chce uzyskać podporządkowanie sobie państw Europy Środkowej w wyniku presji politycznej, a nie wojskowej. Więc w tym sensie środki przymusu czy środki wojskowe są pewnym narzędziem i to narzędziem ostatecznym, którego używa się wtedy, kiedy inne możliwości zawodzą. To nie jest żadna pociecha dla Warszawy czy dla stolic w państwach bałtyckich, że Rosja niekoniecznie prze do wielkiej wojny z Zachodem, bo z perspektywy rosyjskiej też Karaganow o tym dość często pisze, warunkiem uniknięcia wielkiej wojny, a Rosja powinna być przygotowana do rozpoczęcia i toczenia takowej, jest podporządkowanie sobie stolic państw ościennych w sensie politycznym. W związku z tym to w naszym położeniu w gruncie rzeczy niczego nie zmienia, chociaż wojny może rzeczywiście nie być. Dokładnie, nie zmienia to może wiele, ale oby tej wojny nie było, by nasze elity polityczne poradziły sobie z tym. No a w takim, no i warto studiować myśl wpływowych przede wszystkim intelektualnie rosyjskich analityków, strategów. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Budzisz. Korzystając z okazji, jeszcze raz zapraszam do udziału w projekcie Wielka Gra Wojenna, strona internetowa o tej nazwie, wielkagrawojenna.pl, gdzie między innymi naszego dzisiejszego gościa będzie można spotkać w jakimś sensie przy realizacji tego projektu. Drodzy Państwo, zapraszamy do subskrybowania tego kanału, podawania tej rozmowy dalej, komentowania, dzielenia się przemyśleniami. No i już teraz zapraszamy na kolejne materiały na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Dziękujemy.